Dzień dobry, kochani. Monik z podróży jest na Mazowszu, na pięknym, zielonym i jakże kochanym Mazowszu. A jestem we wsi Mościska i jest to niedaleko Warszawy, bo tylko nas dzieli 85 km. A jesteśmy w farmie iluzji. Tu nas otacza las, a w środku mamy niesamowicie dużo iluzyjnych fantazji, iluzyjnych gier, zabaw. Chodźcie ze mną, przekonacie się, ale kto mnie stąd teraz ściągnie? Kurczę, potrzebuję olbrzyma. W farmie iluzji jest wiele atrakcji, które są dla mnie niepojęte. I patrzcie, chata latająca, unoszona przez balony. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale idę sprawdzić. Może podtrzymam też tą chatę, żeby nie opadła. Wygląda na to, że jestem silna. Ale o tych atrakcjach opowie mi właściciel farmy iluzji. Już go widzę tutaj, jest blisko mnie, także zapraszam, panie Tomaszu, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Jak to jest z tym domkiem, że on tak stoi, jest unoszony, niby stoi, a unoszony przez balony? Kupiliśmy kiedyś ten teren, już część budynków tu było. To był taki naturalny dziedziniec i zbudowaliśmy po prostu zwykły dom, ale żeby nie wyglądał całkiem jak zwykły dom, doczepiliśmy te balony i nagle zaczął się unosić. Faktycznie jeszcze chwilka i odleciałby nam w kosmos. Na szczęście udało się go złapać z tamtej strony, przywiązać i tak już został. Jak to się zaczęło? Skąd ta pasja do parku rozrywki, parków rozrywki? Bo na pewno od dzieciństwa, tak przypuszczam. Tak, tak. No ja uwielbiam parki rozrywki. Faktycznie już będąc całkiem małym chłopcem, uwielbiałem, jak przyjeżdżało Wesołe Miasteczko. Ale to jest park iluzji, czyli wszystko jest dla mnie niewiadomą póki co. Jak to się dzieje, że mamy to złudzenie optyczne i niby tak jest, niby nam się wydaje? Co chodzi? Tajemnica tkwi właśnie w naszym mózgu, myślę. Gdzieś tam na początku mamy taką tablicę, że dziękujemy, że zabraliście ze sobą swój mózg do naszego parku. Tematem przewodnim jest iluzja. Tak. Także jeśli chodzi o iluzję, jest tu troszeczkę fajnych miejsc. No oczywiście, no ta chata, która jak się okazało, jak już poleciała do góry, to nagle się okazało, że w środku dzieją się niezłe cuda. Mamy mniejsze eksponaty, tak jak latający kran, lewitujący kran, są też lewitujące piłeczki, studnia nieskończoności. Jest też kopalnia. Może nie będę do końca zdradzał, czy to jest iluzja, czy nie. Później pójdziemy i zobaczymy. Park czynny jest w wakacje codziennie, prawda? Tak, wakacje jest czynne codziennie. Codziennie wszystkie atrakcje są czynne. Codziennie również na naszej scenie odbywają się pokazy iluzji. Także zapraszamy. I trzeba tutaj dodać, że te wszystkie atrakcje są w cenie jednego tylko biletu. Także przyjeżdżajcie, za jeden bilet macie 5 hektarów cudownych atrakcji iluzyjnych. Tak, bo oprócz iluzji, która jest oczywiście tematem przewodnim, są tradycyjne również atrakcje dla dzieci. Karuzele, kolejki, place zabaw, park linowy, wiele, wiele atrakcji. Codziennie na służbie są ratownicy medyczni, mamy również profesjonalny gabinet. Jeżeli coś by się stało, odpukać, oczywiście jesteśmy przygotowani. Ile tutaj osób zwiedza to miejsce? W zeszłym roku było, tak? 180 tysięcy gości. Oczywiście to się rozkłada na cały sezon. No cieszymy się, bo na początku jak stworzyliśmy park gdzieś we wsi Mościska, 100 km od Warszawy, no wiele osób się zastanawiało się, kto tutaj do nas przyjedzie. A okazało się, że moc iluzji, moc tych atrakcji spowodowała, że faktycznie goście przyjeżdżają. A teraz, słuchajcie, pokażemy wam z Tomaszem, co kryje ten domek, co kryje ta chata podtrzymywana przez kolorowe balony. Chodźmy. Macie. I mamy stół bilardowy. Niezwykły. No, czarujemy, tak? Na przykład jest stół. Specjalnie go troszeczkę pod górkę tak ustawiliśmy krzywo, żeby pokazać, jakie prawa fizyki tutaj działają. Proszę, spróbuj ty. Najpierw jedna. Tak, zobaczymy. O. Świetnie. Kochani, farma iluzji to
iluzje, ale też możemy wyczarować różne fantastyczne przedmioty z balonów. A jest ze mną Patrycja Lipińska, twisterka balonowa. Cześć Patrycja. Cześć. Powiedz mi, jak długo się tym zajmujesz, Patrycja? Skręceniem balonów zajmuję się około 6 lat i zawsze chciałam, żeby było to coś więcej niż zwykły piesek, kotek, mieczyk i tak dalej. Dlatego to się bardzo rozwinęło, dlatego przekształciłam to w pokazy balonowe, w robienie rzeczy, które tak naprawdę dzieci sobie wymyślają, a ja im robię, czyli mogą sobie zapragnąć mieć Spidermana, Zigzaga McQueena, tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Zaczynałam sama, uczyłam się z internetu, bo w Polsce było ciężko z takimi szkoleniami i tak naprawdę zaczęłam sama prowadzić takie szkolenia w Polsce, a sama szkolę się za granicą, czy to w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych. Długo się nabywa takiego fachu w rękach, żeby nie popękały te balony? To znaczy tak, to jest wszystko kwestia wprawy i kwestia techniki i im więcej robimy, tym szybciej robimy. I tak naprawdę, kiedy zaczynałam robić balony, robiłam to bardzo powoli. Teraz, im jestem starsza i kręcę dłużej, tym robię to coraz szybciej. Jak ci idzie? Właśnie tak mi idzie, zobaczcie. Słuchajcie, możemy zrobić pięknego kwiatuszka. Tutaj ja tu trochę obetnę. O, ale zobacz, patrz, to będzie piękna łodyżka. O, dużo pracy przede mną najwyraźniej. Nie, nie jest tak źle, nie dostałaś zbytnio, wiesz, mocno napompowanego balona, ale wystarczy nic. Wystarczy, że przełożymy te dwa baloniki. Teraz patrz, to wyciągnę. Wow. Dzisiaj mamy piękną pogodę, słoneczną. Mamy okulary słoneczne wobec tego. Czekaj. I kwiaty nam kwitną w tym cudownym słońcu. Proszę. O, proszę bardzo. Może być kwiatek, może być wiatraczek, jak sobie życzysz. Zazwyczaj o 13 w każdy weekend Patrycja, mistrzyni twistowania balonowego, wyczaruje dla Was te wszystkie piękne balonowe cuda. Zapraszamy na Farmę Iluzji. Dziękuję. Dzięki Ci piękne. Kochani, atrakcji w Farmie Iluzji jest co niemiara. Tutaj jest najnowsza atrakcja, a jakoby czas się zatrzymał. A jest to kopalnia złota, prawda? To jest jedna z nowszych atrakcji. Nowszych, tak to nazwijmy, chociaż faktycznie wygląda, jakby była w sumie jedna z najstarszych. Wcześniej na terenie farmy była cegielnia. Tak naprawdę no, cała okolica jest zbudowana z cegły, która była wyrabiana tutaj. No, później jakby ten teren został przerobiony, można powiedzieć, na Farmę Iluzji, już lata później. Ale okazuje się również, że była tu kopalnia złota, która była ukrywana przez władze PRL. Czasu PRL-u. Zdarzyła się pewna tajemnicza historia w 1966 roku, dlatego czas zatrzymał się w miejscu, właśnie wtedy. Dodam, że jesteśmy na Farmie Iluzji, więc nie tak do końca musicie wierzyć we wszystko, co mówię, tak? Ja tam trochę wierzę. Ile metrów w dół jedziemy windą? No, 300 ponoć, no, więc musi być dużo, nam cieplej. Dużo. Także weźcie ze sobą sweterki, kurteczki. No, dobrze, Tomek, to ja Ci wierzę, ufam. Idę po złoto. Chodźmy. Zapraszam. Dzień dobry, witam rodziców, witam dzieci, witam opiekunów, mam na imię Janusz. Znajdujemy się na terenie naszej farmy, tu została wybudowana kopalnia złota w 1966 roku. Jako nieletni chłopiec z kolegą przyjęliśmy się tutaj do nielegalnej kopalni złota, wydobyliśmy dużą bryłę złota. Nasi koledzy górnicy do nas mówią: młodzieży, trzeba to opić, uczcić, poświętować. No to my młodzi naiwni na rowery pojechaliśmy do sklepu po napoje wyskokowe, to chodziło o alkohol. Gdy wróciliśmy tutaj na miejsce, nie zastałem już górników ani złota, bo do dziś nie wiemy, co się stało z górnikami i ze znalezionym złotem. Kamery, coś naprawdę niesamowitego i musicie to zobaczyć. Także musicie być w kopalni złota, w której ja nowe. Monik z podróży kończy już swój pobyt w Farmie Iluzji. A teraz przyszedł czas na kiełbaski, które tutaj możecie sobie przywieźć, czy inne mięsko i sami możecie zgrillować i smacznie zjeść.
A tu mam dla Was niespodziankę. Jak wyjdziecie na mojego bloga monix.tv.com bądź mojego fanpage'a Monix Krawczyk, Monix Podróży, możecie wygrać podwójne zaproszenia, pojedyncze zaproszenia właśnie do Farmy Iluzji. Także do mnie piszcie, jesteśmy w kontakcie, a teraz jedziemy jeszcze dalej, bo to nie koniec mojego podróżowania. Do zobaczenia! Po całym dniu czarów i zabawy w Farmie Iluzji zapraszam Was bardzo serdecznie do Talaria Resort & Spa. Chodźcie ze mną! Po ognistym masażu pleców przyszedł czas na równie atrakcyjne i pyszne jedzenie. Jest ze mną szef kuchni Talaria, pan Radosław Zieliński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Tak. Powiedz Radosław, co ty nam dzisiaj pokażesz kulinarnie pysznego? Rozbew wołowy gotowany metodą sous vide. Czyli gotowanie w próżni w niskiej temperaturze. W niskiej temperaturze tak. Jak długo? Około 2,5 do 3 godzin. W temperaturze 56 stopni Celsjusza. Szparagi już są sparzone. Następnie podsmażymy je na maśle z tymiankiem, czosnkiem i papryką chili. Oczywiście. A ten serek? To jest ser, który użyjemy go do młodych ziemniaków, które podsmażymy na patelni. Następnie położymy na nich wędzony ser i przy pomocy palnika stopimy go i będzie wtedy ładnie... No, czyli czeka mnie niezła uczta kulinarna, już się nie mogę doczekać. Tak. Idę do stolika, porozmawiam z właścicielem obiektu. Dobrze. I na pewno będzie mi bardzo smakowało, o czym Cię później poinformuję. Także oczywiście. Do zobaczenia i trzymam kciuki. Dobrze. Witam Państwa serdecznie w naszym pięknym i uroczym miejscu w Talarii. I rzeczywiście mamy bardzo bogatą historię. Pierwsze wzmianki o Trojanowie udokumentowane na piśmie są z 1482 roku, kiedy to powała Zmiechowa dostał zasługach w bitwie pod Grunwaldem, od króla Jagiełły te ziemie we władanie. Później jego synowie przejęli nazwisko z miejscowości, bo tu był Trojanów i byli bracia Trojanoscy. I tak od tamtej pory mamy taką całą genealogię. O, tu nam się stek szykuje. Już zaczyna pięknie pachnieć. Tak. No już się nie mogę doczekać. Generalnie skupiamy się raczej na kuchni polskiej. To bardzo dobrze. Jeżeli jest zapotrzebowanie, bo my jesteśmy trochę... Rozpuściliśmy swoich gości, jesteśmy elastyczni. Jeżeli pani sobie zażyczy dzisiaj risotto, ewentualnie jakąś potrawę włoską inną, to myślę, że szef jest taki zdolny, że szybko przygotuje. Słyszałam, że organizujecie dla kobiet weekendy tutaj tylko dla nich. Generalnie od września do maja wszystkie weekendy są damskie. No świetnie. Muszę z koleżankami tu przyjechać. To jest nasz wyróżnik. My jesteśmy pierwszym hotelem w Polsce, który prowadzi tego typu działania z naszymi klientami. Nie wpuszczamy na poziom basenu, spa i na poziomy, gdzie są pokoje, mężczyzn wtedy. O, i przegrzebki przyszły moje. Przyszły. Bardzo dziękujemy panu. Piękne przegrzebki. Ile osób jednorazowo może tutaj przyjechać? Jeżeli w parach z koleżankami, tak. To do 60. Kochani, ja mam dla Was bardzo sympatyczną niespodziankę, bo jak wiecie, w każdym odcinku Monix z podróży, tym razem z Mazowsza, z Talarii, możecie wygrać dwuosobowe zaproszenie na 2 dni do Talarii i zobaczyć to piękne, urokliwe miejsce z XV wieku, się tak. Wywodzące wręcz. Tak. Także śledźcie mojego fanpage'a, bloga monix.tv.com i takie zaproszenie możecie wygrać, także zapraszam. O, idzie ten słynny stek. Proszę bardzo. Przepiękny stek wieczór. Stek z rostbefu, medium rare. Stek z rostbefu, medium tak, rare. Z młodymi ziemniakami, wędzonym serem, zapiekanym. No jest i pan z chili. Absolutnym mistrzem. Panie Radosławie, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Kochani, życzę smacznego. Dziękujemy. Dziękujemy kochani, bardzo. Kończymy ten nasz cudowny dzień.
z jednej strony zabawne, z drugiej strony romantyczne, z trzeciej strony jakże ekspresyjne. A teraz... przełknęłam ślinę. A teraz zjemy te pyszne dania w talarii i do zobaczenia, Moniks, niedługo na tropie innego miejsca na Mazowszu. Tak też trzymajcie się, dobranoc, bo już słońce zaszło i musimy zjeść. Pa, pa! Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.